Czy zdarzały się jakieś spadki związane z tymi spektakularnymi efektami? Czy było coś niespodziewanego, czy wydarzyło się na przestrzeni tych 20 lat? Odpowiem sobie, że na pewno, więc chcemy tutaj usłyszeć tę historię i anegdotę. O wpadkach ja dosyć szczegółowo opowiadam w książce, którą Państwo możecie kupić tutaj już w Empiku. No było trochę tych wpadek, bo próbowaliśmy zrobić coś spektakularnego, a muszę powiedzieć, że w każdym dobrym musicalu musi być scena zapierająca dech w piersiach. Czerwiec.